Mam specjalną broń, dzięki której mogę ulepszać rzeczy, które wybudowałem. I dziś będę nią trollować Ptysia. Wybuduję naprawdę potężne rzeczy. Oglądajcie koniecznie cały odcinek. Pierwsze co, Ptyś, musimy wybudować domek świąteczny. Dobra, na luzie, wygnam z tobą, bo jestem najlepszy w budowaniu domku świątecznego. Tak, jeszcze łatwo. To zobaczymy. Dobra, widzowie, zaczynamy budować. Oczywiście ja swój budynek wybuduję taki prowizoryczny na samym początku. A potem odpalę coś znacznie mocniejszego. No, domek świąteczny kojarzy mi się tak, wiesz, z tymi dwoma kolorami. Czerwony, biały, jak po prostu Mikołaj. Ale co postawimy innego, to zaraz zobaczycie. Czekajcie, tylko sobie to na chwilę tak zaprojektuję mniej więcej, jakby to mogło wyglądać. Okej. Ej, czy to wygląda jak domek świąteczny w ogóle? To wygląda jak jakiś placek, ale to zaraz się zmieni, naprawdę, bo mamy broń, dzięki której możemy oszukiwać. Patrzcie. O, jest Jona! Nasza broń! Ale jeszcze domek nie jest dokończony. Musimy, żeby to domek na pewno był, musimy postawić tylko crafting table. Łóżko, skrzynię i właśnie crafting table. Patrz. I to już wiadomo, że to jest domek, więc prawdopodobnie nasza broń będzie wiedziała, o co chodzi i będzie wiedziała, że ma to zupgrade'ować i stworzyć z tego lepszy domek. Postawmy jeszcze tutaj taką laskę, właśnie taką laskę świąteczną. One się właśnie tak charakterystycznie tutaj ładnie wyglądają. Na Wojanowicach często je właśnie stawiamy, więc fajnie to wygląda. A, no i jeszcze fajnie jakby dach był taki spiczasty bardziej, bo tak mi się też kojarzy właśnie świąteczny daszek. Proszę bardzo, coś takiego. I jeszcze tutaj tak. No i spójrzcie, czy to wygląda jak świąteczny domek? No niezbyt, ale to się zaraz zmieni, widzowie, mówię wam. Będzie tak kozacki dom wybudowany, że Ptyś w to nie uwierzy, a wszystko dzięki naszej tajemniczej broni. Okej, musimy ją teraz mocno nadciągnąć i strzelamy! Wow, wow! Ej, to już? Co tu się wydarzyło? Patrzcie, jak zupgrade'owała ta broń to. Wow! Nasz domek stał się przepotężny. Spójrzcie, o co tu chodzi? To jest wejście takie, tak, to jest taka brama. Ale ten dom jest mocny. Yo! Prawdziwy świąteczny dom, widzowie. A najlepsze prezenty gdzie? Na Wojanshop możecie kupować. Najlepsze prezenty właśnie na Wojanshop można zrobić. Zapraszam serdecznie. Wojan Team, takie kosackie bluzy, między innymi Wojan Games, nowa gamingowa kolekcja. Na pewno fajny taki właśnie prezent jest z Wojan Team, no na pewno. Dobra, patrzcie, patrzcie, jak to fajnie tutaj wygląda od środka. Wchodzimy, tutaj mamy taki żyrandol. Jak ta broń nam to rozwinęła? Patrzcie, tutaj mamy bloki do grania. Można tutaj wrzucić sobie płytkę jakąś. Chodźmy dalej. Tutaj wszędzie są te bloki. Oj, dużo tych bloków. Okej, tutaj kolejne skrzyneczki. Ej, to naprawdę wygląda tak przytulnie, jakby to był taki świąteczny domek. Dobra, chodźmy jeszcze na górę. Czy widzimy tutaj coś jeszcze? O, ale ładny ten świąteczny taki żyrandol jakby. Tutaj też, o, ładnie to wygląda. I można jeszcze wejść na górę, jeszcze wyżej wejść. A co tam będzie? O, patrz, tam Ptycho robi pewnie swój domek świąteczny. Ha, ha, jego będzie mega słabiacki, nasz będzie mocniejszy znacznie, to już widać. Okej, zaraz trzeba będzie mu mówić, że kończy mu się czas. Wow, patrzcie, jaki fajny balkon. Można sobie tutaj obserwować wszystko z góry. Ej, czy tam nawet trochę śniegu się pojawiło przez ten świąteczny domek? Możliwe. Święta, święta, Christmas, Christmas. Czy tutaj jeszcze coś się znajduje? Ej, tego nie mogę otworzyć. A dobra, ta skrzynka w takim razie jest nieotwieralna. Ale duże niebieskie łóżko, nawet w moim kolorze, widzowie. Ej, no ta broń nawet wie, jaki ja mam ulubiony kolor. Jaka ona jest kozacka. Dobra, będziemy musieli robić kolejne rzeczy. Oglądajcie dalej odcinek, bo coś czuję, że ta broń stworzy jeszcze mocniejsze budowle. Ptycho, zrobiłeś już swój domek świąteczny? No kurczę, tak połowicznie zrobiłem. No niby tak i niby nie i nie wiem. A czemu połowicznie? Co, nie zdążyłeś? Jeszcze? No wiesz, tego czasu jest tak mało, że tutaj naprawdę nie da się nic zbudować. A wiesz co, bo u mnie się da zbudować. Ja zbudowałem nawet coś całkiem fajnego. Mi się to podoba, wiesz? No ty gadasz, no muszę to zobaczyć jak najszybciej. Dobrze, tylko czekaj, dobuduję jedną rzecz. Dobra, i można. Ja też już skończę i będę gotowy. Można lecieć. Dobra, patrz, widzowie, teraz zrobimy jeszcze tutaj taki myk, żeby to było jeszcze bardziej realistyczne. Tak, dym tutaj z góry. Jak ładnie, ale dajmy, postawmy to troszeczkę niżej. Bo tak, o, realistycznie teraz będzie mocno. Wow! Brakowało tutaj czegoś takiego. Dobra, Ptycho, lecę sprawdzić jak u ciebie, okej? No dobra, dobra, no niestety. Ej, dobra, ty zrobiłeś nawet tło takie ładne, świąteczne. No tak, no ale kurczę, za mało czasu, no. No, mało czasu, ale stary, nie ma co się martwić, mordeczko, to jest, tutaj dużo rzeczy się dzieje. Zobaczmy od środka, jak wygląda twój domek. Co, zaprezentuj nam go. W moim domku w środku nic kompletnie nie ma, nie?
Jak nie ma? Czekaj, sprawdźmy. Dobra, tutaj. Ej, tam faktycznie nic nie ma. I nic nie ma i łóżko, nic więcej, totalnie nic. Czyli to jest domek dla Mikołaja czy dla elfa jakiegoś świątecznego? To chyba bardziej dla elfa by pasował, bo do Mikołaja to trochę za mało rzeczy by to na było. Pewno mój. Oj, ty masz nawet niedźwiedzie polarne, co? No bo chciałem renifera, ale nie ma reniferów, nie? A no tak, w sumie pasują tutaj niedźwiedzie polarne, tylko szkoda, że nie ma reniferów właśnie. Dobra, ja nawet nie mam żadnego zwierzaczka, więc pod tym względem jest na plus. Ale dobra, daj znać, jak ty oceniasz ten domek mój. Czekaj, już lecę zobaczyć. Najlepiej od tej strony, od przodu. Zobacz, od przodu, o, zobacz. Czekaj, to jest dom z piernika, czy mi się wydaje? No to jest taki zbiernikowy domek, stary. Wiesz, to wygląda, jak to miał być jakiś dom z piernika, co ty zbudowałeś? I to są twoje kolory jeszcze, i to jest zielony. No jasne, że tak, to są wojanowickie kolory, jest nawet twój żółty, ptycho. Gdzie? Ej, faktycznie, ej, czekaj, to są bombki, ej, kozacko, ale czekaj, ty zrobiłeś taki duży dom w takim małym czasie, a ja tak ma taki... wiesz co, bo ja mam pewien sposób. I środek! Nie mogę o nim za dużo mówić o tym sposobie. Może ci potem dam ten sposób, żeby tobie też. Ty masz spowalniacz czasu i ty spowalniasz czas. Ej, w sumie. Ej, można. Mocne by to było, ale. No to byłoby mocne. Czekaj, nie wiem, to mi trochę nie pasuje. No może bardzo spowalniacz czasu. Zobacz, jaka latarenka tutaj jeszcze świąteczna. Wow. A widzę, tylko. Czekaj, że on jest tak jakoś tak dziwnie. Co? A, ej, faktycznie jest taka. Zobacz, a ten śnieg tutaj też tak jakoś dziwnie. Wiesz, tak odśnieżali, patrz. Nie miałem czasu tutaj dorobić, żeby to naturalniej wyglądało. Mogę pomóc, patrz, żebyś dzięki, ptycho. No to co? Pierwszy konkurencyjny domek zrobiony. Teraz kolejna rzecz, przechodzimy do kolejnej rzeczy. W kolejnej rzeczy jest banan. Banana. Ale więc... jaki banan? Taki zwykły z drzewa? Nie, no taki banan z normalnie, no do jedzenia. Banan. Banan. No dobra, no to dobra, to idę zobaczyć zrobić banana. Dobra, widzowie, my też w takim razie zabieramy się do budowania bałwana! Nie bałwana, banana, widzowie, banany! Ej, czy tam jest, czekaj! A, to dlatego tutaj jest tyle śniegu, tutaj mamy bałwanika! Ej, okej, ta maszyna do upgrade'owania działa naprawdę mega mocno. Ciekawe, co by się stało, jakbym upgrade'ował tego konika, wow! Ej, dajcie znać, widzowie, czy powinniśmy takie coś zrobić. Dobra, żółty, bierzemy blok i teraz zróbmy banana, takiego prostego, bo zaraz przecież zrobimy znacznie mocniejszego, co nie? Okej, zrobimy coś takiego. On będzie taki krzywy troszeczkę, ale będzie git. Dobra, patrz. Elo, banana! I tutaj troszeczkę go wyprostujemy w tym kierunku, jakby sobie leżał właśnie na ziemi. Okej, czy to wygląda trochę jak... Ej, dobra, trochę to przypomina banana. Może nie jakoś niesamowicie mocno, ale no nawet git. Dobra, poszerzyłbym jeszcze go z tej strony, żeby na pewno ta maszyna wiedziała, co my chcieliśmy tutaj wybudować. Pamiętajcie, że ona też musi dobrze wiedzieć, co jest grane. Dobra, musimy troszeczkę go jeszcze zakręcić z tej strony. Okej. Okay. O, no i teraz wygląda trochę jak banana. Weźmy, zróbmy jeszcze takie wypukłe 3D tego bałwana, żeby maszyna wiedziała, że chcemy go zrobić w 3D, a nie tylko 2D. Okej, z tej strony tak zrobimy i jeszcze tutaj zrobimy też z tej strony pyk. Okej. Ale ptycho w szoku, on myśli, że my mamy jakąś maszynę do spowalniania czasu. Ej, no mamy jakąś maszynę, ale nie akurat do spowalniania. Czy to wygląda jak banan? Kompletnie nie, trochę nawet jak frisbee wygląda. O ja, dobra, na wszelki wypadek wezmę jeszcze tabliczka i napiszę tutaj banan, żeby na pewno ta broń wiedziała, o co chodzi. Dobra, i teraz możemy wycelować i strzelać, aby stworzyć zupgrade'owaną, czyli ulepszoną wersję banana. 3, 2, 1, yo! Ej, o, już! Ej, dobra! Co to się wydarzyło? Ej, to jest tak ogromny banan. Jeszcze w dodatku na jakimś stojaczku. Ej, ale faktycznie, w sumie teraz jak tak patrzę, ten banan, który wcześniej wybudowałem, nawet trochę przypominał tego banana, co nie? Ale jednak ten kształt tutaj jest znacznie mocniejszy. I patrz! Ej, ten banan w środku ma nawet magazyn. A o co chodzi? Dlaczego to tutaj lata? Ej, niedobrze, że to tutaj lata. Musimy to naprawić, widzowie. Czekajcie, dajcie mi chwileczkę. Musimy tutaj... to jakoś naprawić i postawić tu coś. Postawmy tutaj kamień. Ej, ten kamień nie wygląda ładnie, powiem wam szczerze. No, ale nie mam lepszego pomysłu tak naprawdę. Dobra, jeszcze tutaj postawmy. O! Jak z zewnątrz to wygląda? Nie, musimy to poprawić. Okej, coś takiego. I tutaj jeszcze zrobimy tak. O!
Dobra, dobra. No i teraz, ale przynajmniej jest podłoga, prawda? Tutaj przynajmniej można zejść i sobie pooglądać, co tutaj się dzieje. A właściwie co jest w tych miejscach tu? To jest jakaś dźwignia. Ej, co my zrobiliśmy? Ej, tam na dole coś jest. Ej, okej, okej. Tutaj coś jeszcze jest? Ale dobra, nie widzę już co. Dobra, wygląda to nawet git. Chociaż wiecie co? Jakbym zmienił ten stone na żółty kolor, to by chyba lepiej pasowało. Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy yellow jakiś blok. To będzie na pewno lepiej pasowało i bardziej przypominało banana. Set, yellow. Dobra, yellow. Konkretę, czyli to. Dobra, koncretę zrobiliśmy. Jeszcze tutaj tak samo. Cyk. I patrz. Elo! Ej, dobra, teraz wygląda jak banan nawet od środka. Czy ma coś w środku w tych skrzyniach? Nie. Szkoda, że nie mamy banana w ekwipunku teraz jakiegoś takiego do zjedzenia. I patrz, tutaj jeszcze jest wejście na górę. Czy to jest naprawdę wejście do portalu? O co chodzi? Co tu robi wejście do portalu? Dobra, zróbmy tutaj taką platformę, żeby dało się tutaj wejść, bo na obecną chwilę się nie da. I jeszcze coś jest na górze. Ej, patrz, tutaj są kolejne schody na górę. O co chodzi? Czekaj, czekaj, czekaj. Zdoróbmy te schody, bo tutaj ewidentnie brakuje miejsca. Dobra, spytajmy się też Ptycha, jak mu idzie. Ptycho, halo, Ptycho, idzie ci? Dobrze? Jak tam ci idzie? No już skończyłem w sumie. Dobry temat wybrałeś. Ej, no. Dobra, no dobra, to w takim razie ja już do ciebie idę, bo ja też tutaj skończyłem banana. To bym musiał zgadnąć, o co mi chodziło, bo nie wiem, czy zrozumiesz, ale dobra, mi się zdaje, że zgadniesz. Wiesz co, no chodziło o banana, nie? A nie o nic innego raczej. No tak, ale ja, wiesz, ja tutaj mam fajne pomysły czasem. Dobra, idę do ciebie sprawdzić, a dobra, potem chodź. Zobaczysz mój u mnie, ale no mój się nie przestrasz, dobra. Bo jest naprawdę git. Ej, ty zrobiłeś, ha! Ej, jaki ale, fajny! Ale kumasz, o co chodzi, nie? Że ten golden mieczem jak sobym i on jest obranym bananem. Ej, jak ty to przekminiłeś faktycznie. Ten fajne, bananiarz nie? Uderzył drugiego bananiarza i go przeciął, przez co teraz jest ten otwarty. What? A znasz tego banana z tymi rączkami tutaj? On jest jakiś bajk. Tak, on jest, tak, tak, tak. Jakiś memiarz z memów jest też taki. No. Tak, 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 był taki banan. No, i on nawet wskazuje na niego. Ej, dobra, ej, ten banan wyszedł ci mocno. Nawet powiem ci szczerze, nawet nie wiem, czy nie lepszy od mojego, bo mój jest duży, no super, ale nie taki fajnie. Klimatyczny. Chodź zobaczyć właśnie, jak u mnie się dzieje. Co jest dobra, grane? Pokaż, co to jest? Wybudowałem coś takiego. Wybudowałem. To jest baza jak... Stary, banany? Tak, baza w bananie, w bananiarzu. Oj, stary, nie, czekaj, czekaj, to naprawdę, stary, mi coś nie pasuje. A co nie pasuje? Wszystko pasuje, wszystko pięknie, ładnie, 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 fajnie, pięknie, ładnie. Ale to wygląda jak foka. Ej, jak trochę banan. Jak kaczka nawet, albo jakiś piesek. Albo jak kaczka. Ale tutaj jest stojak i on jest oparty. No, taki stojak nie, na... To jest banana. Takie ogromne, stary, to jest niemożliwe. No wiesz co? A czemu ci tu woda przecieka, widziałeś to? Wiem, bo tutaj na górze jest taki efekt wody, wiesz, to jest specjalnie. Ale to czekaj, jest... czekaj, czemu to jest jakiś mechanizm? Przecież tutaj jest jakiś mechanizm... Co to jest? O co ci stary, chodziło? Co ci bo ten... Tutaj ten banan jest zrobiony mechanicznie. To jest mechaniczny banan. Tu jest o nie! To jest taki snafa. To taki mechaniczny. A, to jest mechaniczny banan i ogólnie jest nie bardzo wiem, mocny. Co moim zdaniem ty masz jakieś haki, nie? Ty jakieś cheaty masz. Ja cheaty? Wcale nie, wcale czekaj, nie. Czy ty masz spowalniać czasu? Może ci pokażę na końcu odcinka, czy mam spowalniać kurczę czasu, no. Czy nie. Ale spowalniać czasu byłby fajny. Może oj, ja, byłby kiedyś... na pewno. Stary. Dobra, co następne? Następny jest smog. Oj, ja, dobra, smog będzie ty trudny smog. Do zrobienia. Ej, ale to będzie kozackie, ja już mam taki plan o smoka. Tak? Dobra, wygram, nara. Ja też, dobra, lecimy, co jest widzowie, dobra. Narysujmy w końcu, zbudujmy jakiegoś w końcu fajnego smoka. Weźmy fioletowy blok, kojarzy mi się fioletowy, albo czerwony. Czerwony, oj, i czarny, czarny blok i czerwony, tak, ale będzie mocarny. Dobra, to będą jego nogi, normalnie, tutaj postawię. O nie, to jest piasek, naprawdę trafiłem na piasek. O, tutaj miałem, fajne, dobra, to jest fajny blok, bierzemy go, okej. O, to będzie taki normalny smog, straszny smog. Okej, na dwóch nogach go damy normalnie, czekaj, cyk, 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 okej, cyk. Cyk, 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 ja to tak fatalnie buduję. Ej, ale ten banan ptysiowi wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Dobra, tutaj zróbmy coś takiego. Okej, okay. Coś takiego. Co ja buduję? Co ja buduję? Dobra, ja to na szybko chcę zbudować, żeby już potem tego smoka zrobić dobrze. Ale co to jest w ogóle? Dobra, zróbmy mu twarz, okej, okay, twarz. Dobra, to będzie jego twarz. Tutaj będzie tak, nohal tutaj będzie taki, okej.
I tutaj będzie jego oczy tutaj będą. Dobra, biały beton, a mam biały beton. To, jego oczy, co to jest? Ja, ej dobra, czy to wygląda jak smok? Wygląda jak kaczka. Dobra, damy coś, co na pewno sprawi, że nasza broń będzie wiedziała, jak to zbudować lepiej. Dajmy mu skrzydła. Okej, okay. Skrzydła będą coś w tym stylu. Wow, dobra. Skrzydła mi chyba troszeczkę wychodzą. Okej, okay, coś takiego. Dobra, czy jest git? Jest chyba git. Dobra, teraz postawiłem w miarę dobrze. Okej, okay, skrzydełka ma. Ej, dobra, wygląda fatalnie ten ten smok, lol. Ale to wygląda fatalnie. Dobra, ja już może lepiej, słuchajcie, zbuduję, zupgrade'uję go, co? Bo to jest dramat, to co zrobiłem. Omegy! Okej, okay, weźmy, strzelmy w tą mocną bronią. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, to. Okej, z naszego smoka nic nie zostało, ale pojawiło się coś takiego! O, jak to wygląda? Ej, dobra, ten smok jest naprawdę mocny. Okej, okay. Widać, że broń troszeczkę nie wykrywa dokładnie, co my chcieliśmy zrobić, bo tutaj jest dużo takich pustych miejsc, pustych przerw. Tutaj jest na przykład też dużo pustych przerw, ale ogólnie czerwone bloki są, czarne bloki, no są ciemne bloki, więc trochę tak, wiecie, w tym stylu, w którym chcieliśmy, zrobiło nam smok, ale to wygląda mocno. Patrz, tutaj jest nawet jego ogień, widzicie? Z brzucha, ogień brzuszny. Nice, od środka jak to wygląda? Wow, ja można byłoby tam wpaść. Okej, okay, tutaj faktycznie jest taki jakby niewypełniony, ale jak się oddalisz, to ten smok wygląda na strasznego. O, ja cię kręcę, jaki ogon też straszny, jakie pazury ma zrobione, chociaż te stopy też tak do końca nie są zrobione. Okej, okay, w tym miejscu ta nasza broń aż tak bardzo sobie nie dała rady, no ale na pewno czegoś takiego bym sam nie zbudował, co nie? Ej, mocny jest. Dobra, spytajmy się Ptycha, czy już skończył. Ptyko, idzie ci dobrze, czy nie? Tak mi dobrze idzie, że będziesz w szoku, nie? Naprawdę. Aha, no tak, na pewno. Takiego smoka, mam smoczysko, no nie, jestem tak dumny z niego. Ile ci zostało, stary? Dasz mi jeszcze 15 sekund? Dobra, 15 sekund na luzie. Odliczanie! A my, widzowie, patrzcie. O ja, zrobimy mu zęby! Ja cię kręcę! Dobra, tutaj jedne ząbki mogą być nawet większe. Patrz, czekaj. Można to zrobić większe. O ja, dobra, tak! Zrobiłem mu mega poważne zęby. Czekaj, o, jeszcze tu. No powiększ mu zęba. O dobra, powiększyłem mu zęba. I tutaj też, ja cię kręcę. Dobra, mocny zębiarz będzie. Mocny na maksa. Jeszcze tutaj mu postawimy dwa ząbki. Aha! I teraz wygląda to jeszcze straszniej. A weźmy mu oczy, zróbmy tutaj takie bardziej to widoczne. Jestem gotowy, jak chcesz. Będziesz w takim szoku, jak to zobaczysz. Nie, to lecę nie. Do ciebie. Mój smok to nawet trochę wystaje chyba na tą ścianę. Ja dostanę miano budowniczego na Wojanowicach. Zobaczysz, jak to jest epickie. Co jest? On wygląda jak kot ziający ogniem. Ej, czemu ty tak mówisz? Ej, dosłownie, rynek paliona ziejący ogniem. Nie mów tak, ja się tak cieszyłem, że coś tak ładnie wygląda. Ej, dobra, skrzydła wyglądają kozacko i ten ogon. Ogień, ja to nie, jakie pomysły dobre. Ogień też mega mocno. Czekaj, ale twarz podoba tylko się, taka. Czy nie podoba? Podoba mi się twarz. Cały, oprócz twarzy, bo twarz ma kota. To jest smoko kot, mordo. Zrobiłeś. No dobra, jestem ciekaw, jak ty zrobiłeś z cwaniaku twarz smoka. No dobra, możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć, ale widzowie, ocencie, jak wygląda. Co ja słyszałem, że koty są powiązane ze smokami. Była taka bajka kiedyś, jak wytestować smoka, no. I tam było takie. Aha, no dobra. Zobacz, moi jest tutaj, za tymi budowlami. Gdzie? To. Nie widzę. To, za budowlami. Patrz. Co? Patrz, zobacz. Fajny? Co ty gadasz? Ja go nazywam smoczek. Co ty gadasz? Ale zęby, że ty... Mocne zęby, co? Co jest? Ej, czekaj, bo mnie normalnie zaraz w łeb rozwali. Zjecie, uważaj, macie. Ej, gdzie ty zignął? Zniknął Ptycho, chyba go zjadł smok. Czekaj, sprawdzimy, czy jest w brzuchu. Halo, Ptycho, jesteś tu gdzieś? Nie, stary, aż mi normalnie głowę przeważyło i mnie serwa wywaliło. A, wywaliło cię serwa. Ja ci szukam już normalnie w brzuchu smoka, nie? Ej, nie, ale to jest tak genialne. Ja nie wiem. Ej, dobra, nie, przepraszam, zwracam honor, to jest najlepszym budowniczym, jakiego znam. Co ty robisz czasem? No wiadomo. Ej, ale ja wiem co chciałeś uzyskać. Ty chciałeś zrobić, że ten smok jest taki właśnie dziurawy, bo on jest taki magiczny, tak?
No, tak jakby, tak, no oczywiście o to chodziło właśnie, o to chodziło. Ej, to nie wiem, ci powiem, on skrzydł. Dobra. Nie, to, dobra, nie, dam ci wszystko, co chcesz, oprócz dostępu do mojego plecaka, nie, ale dam ci wszystko, co chcesz. Zbuduj mi dom, proszę, zbuduj mi dom. Zbudaj ci dom, co? Patrz, no. domek świąteczny, taki ci mogę zbudować dom. Taki to jest dom z piernika, co mi po takim domie, no. Okej, mordeczko, teraz lecimy z Sonikiem, zbudujmy Sonika. Czekaj, kto był Sonik, to jest szybki taki. Nie? Tak, taki yo. Dobra, idę budować. I był niebieski. Tak, widzowie, tak jak niebieski jest Wojan Team. Dlatego zapraszam Wojan Team. Pierwsza linia w opisie. A my weźmy sobie niebieski budulec. Niebieskie. Okej, i zbudujmy, no postarajmy się teraz chociaż trochę, co? Chociaż przez chwilę. I czarne, dobra. Chociaż przez chwilę się postarajmy i zbudujmy naprawdę fajnego Sonika. Jak wygląda Sonik? No miał buty, zróbmy mu czerwone buty. Nie wiem, czy to będzie git, że czerwone buty Sonik ma. Okej. Okay. To będą jego buty. Okej. Okay. I teraz Sonik jest taki. Okej. Okay. Zrobimy mu jeszcze takie buty z tej strony. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I tutaj zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Jakby, patrz, jakby próbował iść tak. Widzicie? Wow! Widzicie? Wygląda jakby szedł. Wygląda już... Ej, dobra. Tutaj się postarałem. Zobaczycie. Będzie to git Sonik. Naprawdę przypominający Sonika, a nie to, co było wcześniej z tym smokiem. Dobra, smok mi nie wyszedł poprzedni. Ptych mówi, że ja bym miał mu dom wybudować. Jak ja bym mu dom wybudował, to byłby fatalny dom. Fatalny dom. Okej, okay, Sonik ma chyba tutaj jeszcze takie białe, jak u Sonika. Tak. Ma ręce też. Tutaj weźmy mu ręce. I ma takie białe również. O, patrz. Rękawice na Sonic ma, wiecie? Okej, okay, wygląda to jak rękawice. Tak, ej, dobra, pasuje to. Słuchajcie, okej, okay, Sonic mi wychodzi. Cieszę się z tego, bo już myślałem, że naprawdę nic samemu nie potrafię zrobić z budowli, co nie? Ale jednak Sonic mi tutaj idzie. Ej, to serio wygląda jak Sonic. I teraz zróbmy mu szyję normalnie. Będzie szyja i tutaj będzie jego głowa. Okej, okay, głowę troszeczkę tak zwiększymy. Żeby było szybciej, to zrobimy coś takiego. Stopy i pastę, okej, okay. Więcej, pastę, okej, okay. Jeszcze raz pastę i jeszcze raz pastę. Dobra, zrobiliśmy. O, szybciej poszło, co nie? I teraz wystarczy, że wyżłobimy sobie troszeczkę główkę. Ej, coś czuję, że broń ta ulepszająca, jak zobaczy, jak my żeśmy to dobrze zrobili, to zrobi nam coś mega mocnego Sonika. Dobra, zróbmy teraz oczy, co wy na to? Okej, czy to będą dobre oczy? Uwaga. Co to jest? To nie są oczy. Dobra, zrobimy mu coś w ten styl. Coś w tym stylu. Okej. Okay. Wow! Ej, dobra, śmiesznie wyglądają te oczy nawet, co? Dobra, jeszcze tu. O, no i git, słuchajcie. Oczy jak oczy. No nie musi być jakoś niesamowicie mocno. Wygląda jak Sonic trochę, tak, trochę nie. Sonic, jesz. Ważne, żeby teraz nasza broń od ulepszania wiedziała, o co chodzi i zrobiła go znacznie lepszego. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, ulepszamy! Co? What? What? To były same jego buty! Ej, ale zobacz, jak jest dobrze odzwierciedlony! Oh my god, czy to naprawdę jest Sonic, Jerzyk Sonic? Ale jazda, on jest przeogromny! Wow, patrzcie, nawet granice tutaj zepsuł. Ale jazda, sprawdźmy, jak wygląda od środka, bo to mnie też ciekawi. Pyk, pyk, dobra. Halo, halo, czy ja mogę dostać się do głowy Sonika? O nie, nie mów, że... Sonic jest zabudowany cały? Nie wierzę. Nie wierzę, czekaj. Gamma mode spectator. Tak, on jest cały zabudowany od środka. No nic nie ma w środku. W sensie właśnie ma w środku. Ale nic się nie da przez to wybudować tutaj. Ale mocne. Dobra, nie no, nawet do buta się nie będzie dało wejść, zobacz. Ej, dobra, zróbmy chociaż jedno małe pomieszczonko w bucie, co? Mamy modę creative i zróbmy tutaj takie wejście do bucika, uwaga. Okej. Okej. Zróbmy tutaj tak i zróbmy tutaj coś takiego. Pyk, pyk, set, zero. Okej, okay, widzicie takie pomieszczonko, w którym damy może co? Może łóżeczko, więc wpiszmy łóżko. O, łódkę też dam. I łóżeczko, proszę bardzo. Łódkę, łóżeczko, nie wiem po co łódka, ale jest git. Weźmy ramkę na przedmiot. I postawmy tutaj buty. Buty diamentowe, bo dla Sonika jest ważne, żeby mieć zawsze buty szybkie, co nie? Okej, okay, no i słuchajcie. Ptyko, zrobiłem już swojego Sonika. Jak tam ci idzie, mordeczko?
Ja już chyba też mam skończonego. W sumie to tak, powiem tak, że zrobiłem ładnego, więc myślę, że nie będzie wstydu. To lecę do ciebie w takim razie zobaczyć, a potem ty zobaczysz mój Sonic, uwaga. Dobra. Ej, teraz. To co? Naprawdę jest realistyczny Sonic, wow. Serio ci podoba? Naprawdę mi się podoba, bardzo dobrze go zrobiłeś, no. Jeden do jeden. Mało czasu, nie? Mało czasu, ale no takie szczegóły chyba zadbałem. Nawet ogon, nawet tak żywa z tyłu, wow. Wow, ej, dobra. Ta żywa była najtrudniejsza do zrobienia, no, bo nie miałem pojęcia jak zrobić, nie? Tycho, ale podoba ci się. No zrobiłeś to wymiatająco, nawet tutaj takie półbloki. Naprawdę, no wygląda to mocno. Ty chyba masz coś do oszukiwania, jakieś narzędzie, nie no tak nie, jak ja. Nie, obiecuję, ja po prostu, to jest mój talent budowniczy. Bo ja nie oszukuję. No, mam nadzieję, nie? No, chodź zobaczyć moje w takim razie, bo jak już ustaliliśmy, dobra, że nie oszukuję, to zobacz, jakie moje jest. Robiłeś 2D, czy robiłeś 3D, czy robiłeś... Wiesz co ty zrobiłeś? 3D zrobiłem sobie Sonika, wiesz? Takiego. No, ty chyba żartujesz. Co? Nie żartuję, no przecież widzisz go, nie? No, zrobiłem nawet mały domek mu w środku, w bazie. Musisz się wstydzę pokazać przy tobie teraz. Ale stary, musisz znaleźć wejście do tajnej bazy w środku tego Sonika. O, ja nie mogę, co? Nie, mi jest tak wstyd teraz z tymi budowlami, przecież widzowie powiedzą, że jestem najgorszym budowniczym. Jak ci wstyd? Nie no, nie, patrz, tam wioska nawet tutaj jest. Tutaj jest, ej, żółty, to jest mój kolor? Tak, to jest twój kolor. O, znalazłeś wejście do tajnej bazy z Sonika, zobacz, w środku ma buty i łódkę. A po co ma łódka? Jaki jest sens łódki? Bo Sonic umie biegać tylko na powierzchni, a na wodzie ma problemy, więc dałem łódkę, żeby sobie latał. Ej, sobie rację. Ogólnie to muszę ci powiedzieć, nie? Że villagerowie trochę mi pomogli, bo tutaj są villagerowie i no przyznam, że skorzystałem z ich pomocy, wiesz, to dlatego nie tak szybko wyszło. Ale ogólnie muszę ci powiedzieć, że przegrałeś, bo nie zmieściłeś się w planszy. Ej! W sensie zniszczyłem planszę, ale a nie, grzywa do górze wystaje. Czy co? Dyskwalifikacja przez takie coś? Tak, bo mi coś nie pasuje. Ty coś kręcisz, ale jeszcze nie wiem co, ale na pewno się dowiem. Dobra, mordeczko, kolejną budowlę już zrobię normalną, okej? Okay? Taką... Taką malutką, tak. Dobra? No to dobra, ja też będę taką. Ale to mało. Uważaj, bo następny jest statek, tak, statek. Więc przygotuj się, bo to będzie... Dobra. Będzie mocne, tak tylko ci powiem. Dobra, lecimy! Widzowie, co ja zrobię? Widzowie, zrobię największy statek, jaki jest w Minecraft. Ja mogę nawet wywalić cały serwer Minecraft. Dobra, drewno. Czekaj, deski weźmy. I zrobmy sobie taki prowizoryczny stateczek. Taki, żeby wiadomo było, co my chcemy zrobić, co nie? Bo to jest najważniejsze, żeby dokładnie wiadomo było, że chcemy tutaj zrobić stateczek, to zróbmy sobie coś takiego. Pyk, 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 okej. Okay. Tutaj postawimy... Patrz, jak ładnie to wygląda. No typowy stateczek, dobra. Weźmy teraz klapy. Mamy takie ładne klapy. O, te są bardzo ładne klapy. Postawmy z tej strony. No, czy to nie wygląda jak statek? O nie, wyrzuciłem moją broń do naprawiania, w sensie do upgrade'owania. Oj, jakbym ją stracił i miał coś takiego tylko zostawić, to byłby dramat. Dobra, jak mówiłem, że teraz zrobię normalnie, to oczywiście co? Kłamałem! Oszukiwałem, bo powiem wam tak. Ten statek będzie no potężny, będzie przeogromny. Ja już jestem gotowy, a wy? Słuchajcie, klikamy upgrade. 3, 2, 1, ratatatatata! Oooo! Czekaj. Co tu się stało? Czy ktoś może mnie stąd wyprowadzić? Czy ja zepsułem Minecrafta? Czekaj, nie da się stąd wyjść. Czekaj, o tutaj da się chyba wyjść, czekaj, cyk cyk. Dobra, da się. Omegy! 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 Zepsułem ścianę ptysia! Co jest? Co tu się wydarzyło? Zobaczcie to. Ale statek wybudowałem. O ja, co tu się wydarzyło? Patrz, ile jest wejść tutaj. Można tutaj sobie wejść? Tak. Wow, i to wszystko jest w środku zagospodarowane. Ej, Ptycho chyba nawet nie zauważył tej dziury w ścianie. Dobrze. Chodźmy sprawdzić, co jest na samym końcu. Zrobimy sprawdzenie dokładnie tego naszego stateczku. To jest jakieś wyjście. Wow, to jest wyjście na tyły. Ej, to jest kilka pięter? Nie, to jest kilka pięter. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda w środku miejsce, w którym steruje kapitan, bo to mnie zawsze ciekawiło, jak w takich dużych statkach to wygląda. Zobacz. O, tam, czekaj, czy... A, patrz, Ptycho jest zajęty budowaniem, on tego nawet nie widzi.
lol. Dobra, sprawdźmy od środka, gdzie tu się steruje tym stateczkiem. Co to jest? To jest piętro dziewiąte? Nie. O, oh my god, to jest 9 pięter. Albo nawet więcej, bo tam mogło być jakieś jeszcze wyżej, co nie? O, dotarliśmy do miejsca, w którym się steruje. Czy to naprawdę steruje? Czy my możemy tym płynąć? Czekajcie, halo. Lewa burta, prawa burta. Wyjeżdżamy stąd, wypływamy. Chodźmy sprawdzić inne piętra, bo tam, ojejku, tych pięter jest łącznie 10. Czekaj, na 10 piętrze co jest? Okej, czyli taki widoczek na 10. Ej, nie powiedziałbym, że to jest 9 pięter, w sensie 10. Dobra, zjedźmy niżej. Co jest na 7 piętrze? Sprawdźmy. Na 7 piętrze normalnie pokoje. Ej, serio, ile tutaj osób by mogło być? Tutaj by mogło być 10 tysięcy osób chyba, nie? No, no, mieszkających nawet tak normalnie. Ej, śmiesznie by to wyglądało. Taki symulator prawdziwego rejsu. Okej, zejdźmy jeszcze niżej. O my god, to wszystkie piętra są takie same. Czekaj, wejdźmy tu. O, co to jest? Jakaś sala kinowa? Wygląda jak sala kinowa. Ej, możliwe, że to jest coś takiego. Dobra, czekaj, G-spectator. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze może być. O, ja! Mamy główne miejsce, główny salon. I czy tutaj coś jeszcze jest? Dobra, ja tutaj już nic nie widzę chyba. O, tu jeszcze jadalnia, okej. Niższe piętro jeszcze jest. A co tutaj jest? Piwnica jakaś. O lol, tutaj jest woda. Ej, normalnie wodę też zrobiło, okej. Dobra, czekajcie, muszę coś zrobić, żeby tylko zaraz mi nie powiedział, że znowu złamałem regulamin budowania. Zrobimy coś takiego. Musimy zapełnić to, ten bedrock. Zapełnić go, żeby nie było, że się nie zmieściliśmy. Set bedrock. Patrz, widzicie? Zabudowaliśmy. Tylko troszeczkę dziób tutaj został. No niestety. Dobra, spytajmy się ptysia, jak mu idzie. My, ptyko! Ja już skończyłem, a ty? A ja mam podwodą ananasowy dom. Jak spałem, było w kanciasto porty. Co? Dom podwodny? A to miał być statek stary. No wiem, żartuję, bo mi się kojarzy statek ze SpongeBob. A, no nie, no wiem, okay. Po prostu, ale mam gotowe, no. No, ale ja zrobiłem taki słaby ten statek. Taki niezbyt duży. Idę do ciebie sprawdzić. Ja zrobiłem fejla. O, mega, czemu twój... Czy twój statek lata praktycznie? Twój statek prawie nie, lata. Nie, wiesz co, ja zrobiłem fejla, bo ją odwrotnie masz. Czy tam żagiel? Masz? No tak, odwrotnie. Tyło, ale to się da łatwo zrobić. Czekaj, to się da łatwo naprawić. Ja ci to naprawię. Patrz, pek. Kurczę, byłoby tak ładnie. I ładny ten statek w sumie wyszedł. Ale dobra, nie będę ci naprawiał, bo jeszcze się dowiesz o mojej tajnej broni. No mam pewną tajną broń. Okay. Ale dobra, a jak oceniasz mój statek? Podoba ci się, czy taki się brzydki? No, bardzo fajny, serio. Chyba, wydaje mi się, że jest mocno skomplikowany. Znacznie bardziej od mojego. Mój jest taki prosty, wiesz? No, zbudowałem mój taki. Ja umiem budować, ja wiesz, ja jestem skromny, ja jestem budowniczym, nie? Widzę, dobra, właśnie. Ale pokażę ty tam z majstrowaliza. O, zobacz, ja taki nie za duży zrobiłem, jest tutaj. A gdzie jest ten statek? Taki wycieczkowy, można popłynąć na wycieczkę nim, wiesz? Zabrać. Coś ty zrobił! Może kilka wojanowiczanów się tutaj zmieści, nie wiem, ja, ej, nubek. Nie, ty oszukujesz, przyznaj się, co ty masz? Ja? Nie, poczekaj. Nic nie mam, ja nic nie mam! Nie, wiesz co ci powiem? Wiesz co ci powiem? Nie wolno oszukiwać, jeszcze ci powiem tak. Zwykły statek, stary! Gdzie ty statek. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu, o, po lewej. Halo! Siema! Ja ci coś pokażę. Za to, że jesteś oszustem. Nie detonuj mojego statku! Nie, koniec, nie może tak być. Ty oszukujesz cały czas. Przyznaj się, co ty zrobiłeś? O nie! Ej, w sumie tak naprawdę ten statek wygląda dalej nienaruszenie, nie? Praktycznie w ogóle no, się nic nie zmieniło. On jest taki ogromny, ja nie wiem. On jest przepotężny! Czekaj, mam pomysł! Mam pomysł. Dobra, zróbmy tutaj coś takiego. Czekaj, cyk. Ale co ty chcesz zrobić? Jak to zbudowałeś w takim szybkim czasie? No wiesz co, ja mam takie swoje rzeczy. Ej, Toid, a powiedz mi, a co to jest to? Za tym statkiem? Oh my god! Co jest, widzowie? Detonujemy statek! Co ty zrobiłeś? Co tu się dzieje? Co się stało ze statkiem? O nie! Ej, statek chyba nie przetrwa tego. O nie! Chyba nie przetrwa. O nie! O nie! O nie! Smok oberwał! Domek obrywa! Nie! Tylko nie domek! O ja! Ej, ale banan nic nie oberwał. Ile to jeszcze będzie tak wybuchać? Czekaj, ja nic nie słyszę, bo mi tutaj jest to tak wybuchło wszystko. Stary, ja cię kręcę, ten statek został cały zniszczony. Ale ja mam pytanie, co to jest to? Co?
Co? Co to jest? Bo ja nie wiem. Czemu moja ratownicza? Moja, tak, tak. Nie wiem, jakim cudem ona przetrwała. Ona chyba przez ten wybuch jakoś. Ej, taki duży statek nie przetrwał, łódka przetrwała, dobra, to było dziwne, widzowie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.